Hej dziewczyny, ja sama uwielbiam kremy tonujące, wszelkie kremy brązujące i tego typu kosmetyki, które nam dają efekt takiego opalonego looku. No i teraz chciałabym Wam pokazać taką rzecz, którą mi się udało niedawno upolować. I to jest taki nawilżający krem brązujący firmy Tarte. Jak go upolowałam na Allegro, kosztował mi około 30 zł. To jest 44 ml. Ta firma w Polsce nie jest dostępna. Na Allegro są ich podkłady, róże w płynie, tego typu rzeczy. Myślę, że skuszę się na podkłady, bo wyglądają całkiem zachęcająco. A ten kosmetyk jest naprawdę bardzo ciekawy, a to jest zdecydowanie rzecz dla dziewczyn, które lubią po prostu taki brązujący efekt. To jest normalny biały krem nawilżający, który ma w sobie takie drobinki. Nie wiem, czy to widać. O! Takie ciemne drobinki. Kiedy my rozetrzemy je na skórze, krem robi się nam brązowy. I robi się oczywiście ładnie brązowy. Na szczęście po prostu taki czekoladowo-czerwonawy, delikatnie. Broń Boże, nie pomarańczowy, co mnie naprawdę bardzo cieszy i co jest dla mnie bardzo dobre. Robi się dokładnie taki. No i teraz ten kremik musimy rozsmarować po prostu na całą rękę, czy tam na buzi, czy na ciało, na miejsce, w którym chcemy, żeby wyglądało na opalone. I to wygląda mniej więcej tak, bardzo z grubsza. Powiem Wam, że ten kolor jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajny, bardzo udany. Ja mam te problemy z samoopalaczami, że generalnie nie mogę ich używać, bo tak naprawdę w każdym. A próbowałam już chyba naprawdę wszystkich oprócz Fake Bake. Wychodzę żółta. Nawet wychodzę żółta po zentanie, który jest moim ulubionym samopalaczem jednak dotychczas. Ten Xanthan Dark Lotion jest świetny, ale miał być brązowy, jest pomarańczowo-żółty, chociaż ma ten kolor i chociaż miał nie mieć tych pigmentów i tak dalej. Myślę, że wszystkie samopalacze są zrobione na tej samej zasadzie, że po prostu są w stanie utlenić moją skórę tylko i wyłącznie na pomarańczowo-żółto. Ponieważ ja generalnie tak mam już pomarańczową, żółtą skórę, to jest dramat. No i powiem Wam, że ten kosmetyk jest bardzo fajny. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla dziewczyn, które nie chcą używać samopalacza lub do opalenia takiego bardzo delikatnego. Niestety dla mnie on jest za mało nawilżający, więc ja muszę go mieszać z kremem nawilżającym. Ale i tak jest całkiem fajnie. To nie jest jakiś absolutny must have. Całkiem po prostu fajny, porządny produkt w trochę innym kolorze niż te kremy tonujące czy brązujące, które spotykamy w Polsce, więc może to jest jakieś rozwiązanie dla osób, które miały z tym dotychczas problemy. No i kurczę, wiecie, żeby posmarować tym całe ciało, to jest tego zdecydowanie za mało, więc ewentualnie jakoś okazyjnie, myślę, że na jakieś wyjście albo coś takiego, no bo ja to oceniłam na 3 użycia i do widzenia, także będę chyba oszczędzała to wyłącznie na buzie. No i recenzja na blogu, także się tam ukaże, więc jak chcecie zobaczyć, jak on wygląda jeszcze na zdjęciach, to zapraszam tam. On ma bardzo ładne opakowanko, które tak opalizuje, to mi się strasznie spodobało. No to poza tym jestem zadowolona, ale szału nie ma. Liczyłam na coś bardziej nawilżającego, chociaż wiem, że te kosmetyki, wszystkie kosmetyki tego typu mają zawsze z tym problem. Jeśli macie jakikolwiek ulubiony krem w tym stylu, nie wiem, że fajne są Nuxy na przykład, kliniki i tego typu rzeczy. Jeśli możecie polecić jakiś krem, który ma po prostu fajny brązowy kolorek i daje się na przykład jako taki opalacz do buzi, to chętnie też poczytam o tym w komentarzach, także dawajcie mi znać. No i to jest chyba tyle z mojej strony, także całuski i do zobaczenia.